Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Tak, Pani Poseł, ja należałem do tych, którzy pokładali duże zaufanie w Ministerstwie Zdrowia. I dzisiaj skala problemów i pytań, drobnych, szczegółowych i tych bardziej generalnych, wynika właśnie z tego rozczarowania, które towarzyszy także opinii publicznej, bo to nie chodzi o tę salę. Tu zadanie, pierwsze zadanie Ministra Zdrowia, odzyskać zaufanie. Żeby ludzie, słuchając ministra zdrowia, byli przekonani, że słuchają kogoś, kto odpowiada za dobro wspólne, kto mówi w interesie zdrowia publicznego, a nie mówi w interesie jednej partii, wyborów, które mają być 5, 14 czy któregoś tam, który mówi, jaka jest realna sytuacja związana z epidemią, bo tu chodzi o ludzkie życie. I dlatego apelowałem z tego miejsca kilka tygodni temu, że władza musi być czysta jak łza. I nie uciekniemy od tych najbardziej zasadniczych pytań, które chciałbym się postawić panu ministrowi. Dobrze, że jest zmiana w Ministerstwie Zdrowia, ale jest pytanie, kto doradza merytorycznie? Na całym świecie takie informacje są jawne ministrowi zdrowia. Myśmy tej informacji nie mogli przecież dostać. Pani też ich nie ma. I obywatele ich nie mają. Czy minister wdrożył jakiekolwiek wewnętrzne procedury, żeby wyjaśnić, co się stało z respiratorami, które znikały? Czy minister wdrożył wewnętrzne i dokładnie jakie procedury, żeby wyjaśnić, co się stało z maseczkami? Czy zaangażował... Tak, pani poseł, proszę kpić dalej. Proszę do mnie. Proszę powiedzieć obywatelom, co pani ma do powiedzenia, że panią to nie interesuje. I to jest istota sprawy, pani poseł, że panią te sprawy nie interesują, bo panią interesuje tylko pani partia i pani interes polityczny. I to jest właśnie pani sumienie polityczne. I czy zwrócił się pan... Ja bym chciał również pana ministra obdarzyć tym zaufaniem. Chciałbym widzieć, że pan odważnie sprawdzi wszystkie wątpliwości, które były pod adresem pana poprzednika. Bo my nie jesteśmy od klaskania jako opozycja. My jesteśmy, panie ministrze, od tego, żeby zadać te pytania. A pan minister jest od tego, żeby na te pytania 10 razy odpowiedzieć. I na koniec chciałbym wiedzieć jeszcze, i myślę, że wielu obywateli, czy panu jako ministrowi zdrowia potrzebny jest ten zapis, który nazywamy brak odpowiedzialności dygnitarzy. Dygnitarzy. Ten zapis, który mówi o tym, że nie będzie odpowiedzialności. Czy z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia zapis o tym, że urzędnicy nie odpowiadają, jest potrzebny, czy nie? Proszę nam na to pytanie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Panie pośle.